Karin Riblon, a tymczasem trwa atak. Aru nie zrezygnował. Chce dogonić. Zostało już mniej niż 2 km. Klasyka gatunku. Mieliśmy tu przecież zwycięstwo Kolumbijczyka Atapumy w 2013 roku. Niebezpiecznie jest tutaj oglądać, tak. Ale jak widać robi to Henao i może mu się nie udać. A to jest pełna kontrola też. Patrzy, w jaki sposób zachowują się ci, którzy gonią. Jakie tam jest tempo. Tam Pablo Aru się ogląda za siebie. Patrzy, kto jedzie za nim. A za nim Izagirre, Niewe i Ulisi. I Ulisi pracują, wstali z siodełek. Próbują się tu jak najbardziej rozpędzić. Został lider, ale to kilka sekund. To tylko kilka sekund. Wygrać etap zawsze cenne, ale to jeszcze nie jest zwycięstwo w całym wyścigu. Jeszcze jutro przecież jazda indywidualna na czas, na której trzeba będzie się wykazać i bronić ewentualnej żółtej koszulki lidera. Fabio Aru z tyłu, on na drugim miejscu w tej chwili cały czas próbuje i on tak naprawdę goni na czele tej grupki pościgowej. Więc to cały czas jest wyścig pełną parą, bo tutaj już można jechać dużo większą prędkością niż na zwykłym podjeździe tam na dole. To już jest lekko tylko pod górkę, tak to określmy. I tak będzie do mety. I w związku z tym, jeśli ma siłę Henao, to może utrzymać tę przewagę. Około 150-metrowa przewaga kolarza grupy Sky nad pozostałymi zawodnikami, nad pozostałymi kolarzami. Tam znowu dyskusja jakby się wytworzyła, rozjechali się kolarze. Patrzył za siebie Fabio Aru. No i ktoś tam teraz skoczył mocno do przodu. Wszystko wskazuje na to, że Diego Ulisi 4 sekundy za Bartem de Klerkiem w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu jest Włoch z grupy Lampre. Na odróżnieniu od Ulisiego czy Hermansa ma jednak kilka, 10 sekund więcej straty. A tutaj zobaczmy, no rzeczywiście patrzą się, rozglądają i zastanawiają, co robić. Tak jakby oddzielna rozgrywka się toczyła. Już nie chodzi o zwycięstwo etapowe. Pilnują się, a tymczasem będzie kolejne kolumbijskie zwycięstwo w Bukowinie. Tak, wydaje się, że Henao już tutaj dojedzie. Teraz Fabio Aru patrzy, jest Diego Ulisi, jest Ben Hermans, jest Izagirre, a więc wszyscy ci wielcy z czołówki klasyfikacji generalnej. Został troszeczkę lider, nie ma tutaj żółtej koszulki. Dopiero tam wyłonił się teraz za zakrętu Bart de Klerk. Pamiętajmy, że zwycięzca bierze bonifikatę 10-sekundową i to jest rzecz, o którą warto się tu pościgać. Tymczasem ta grupa już połączona w jedno rusza dziarsko do przodu, żeby zredukować do minimum przewagę zwycięzcy etapu. No tu jeszcze przecież Formolo może się liczyć. Tak, i jeszcze Formolo. Tam widzimy koleżanka grupy AG2R, który też próbował wstać z siodełek. A tymczasem kolarz grupy Sky zdecydował się na atak, odjechał, zyskał przewagę, pracował Paolo Tiralongo, potem na swoje barki ciężar pogoni wziął Fabio Aru. Mniej więcej 2/3 tego podjazdu przejechał przed pozostałymi kolarzami z czołowej grupy Sergio Henao i tutaj widać, że nawet ta przewaga rośnie, są zakręty, to jest dla niego korzystna sytuacja. On już wie, on już się cieszy. On jest najlepszym kolarzem na królewskim etapie, na 6. etapie 72. Tour de Pologne. 174 km, 8 ciężkich górskich premii. Diego Ulisi na miejscu drugim. Riblon 4, Aru 5. I tu jest lider. Jest, tu jest lider. Pan stracił około 15-16 sekund. 15-16 sekund. Henao miał 16 sekund straty, teraz doliczamy jeszcze 10 ale sekund. Ale bonifikata. Tak, bonifikaty, a więc wszystko wskazuje na to. Jedyne pytanie, czy Henao dzisiaj zapracuje na zwycięstwo w wyścigu, czy tylko na etapie? No, myślę, że z wyścigiem to jeszcze musimy poczekać. Tak. Etap na pewno. Będzie tu Diego remis z Ulisim, tak, tak przynajmniej wynika z tych pierwszych obliczeń. Riblon też będzie wysoko, ale tutaj już jest trochę różnicy w stosunku do Henao. Lawson, Craddock. Henao, Ulisi, Craddock, Riblon to najlepsza czwórka.
przed ostatniego etapu. Kradok akurat jest z zupełnie innej grupy. On jest, nie zalicza się do tej dwunastki, która po wczorajszym etapie miała wielkie przewagi. A więc odebrał dzisiaj Seria Enao żółtą koszulkę lidera Bartowi de Klerkowi. Mamy zmianę klasyfikacji generalnej. Przewagi Enao nad de Klerkiem, jak wynika z tych obliczeń naszych wstępnych, bo skoro de Klerk normalnie na trasie stracił około 16 sekund. Jeszcze tam trzeba by podliczyć te wszystkie i bonifikaty, i czas Diego Ulissiego. Przypomnijmy, Diego Ulissi był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej przed tym etapem. On tracił tylko 4 sekundy do Barta de Klerka.